Do szkół podstawowych w Bytomiu trafi książka, dzięki której polskim dzieciom będzie łatwiej zrozumieć sytuację, w jakiej znaleźli się ich rówieśnicy z Ukrainy. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Heweliusza, który wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym z Wrocławia stworzyli dwa tomy takich książeczek terapeutycznych. Książki powstały na bazie wywiadu, jaki naukowcy przeprowadzili w szkołach po tym, gdy zaczęły napływać do nich sygnały o problemach, z jakimi zmagają się na przykład nauczyciele w klasach, w których znajdują się dzieci polskie i ukraińskie. Stawia różne scenariusze dla nauczycieli, jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi. Są tutaj pokazane różne problemy, które mogą dotykać zarówno dzieci ukraińskich, jak i dzieci polskich. A problemów może być wiele, nie tylko tych związanych z komunikacją i językiem, ale również z samą zabawą na przerwach. Dzieci z Ukrainy mogą bać się na przykład zabawy w wojnę, bo niedawno doświadczyły traumatycznych przeżyć, których polskie dzieci, szczególnie te najmłodsze, do końca nie zrozumieją. Myślę, że to jest właściwie wielka przyszłość do tego, żeby właśnie dzieci się rozumiały, żeby dzieci miały szansę polubić się, zrozumieć wzajemnie, poznać swoje kultury w taki nienachalny, subtelny sposób. Do bytomskich szkół podstawowych na razie trafi około 300 egzemplarzy książki pod tytułem Ola i Borys idą do szkoły.